Dzień dobry, moi drodzy, witam bardzo serdecznie na wyjazdowym posiedzeniu Klubu Koalicji Obywatelskiej. Tu jest przyszłość. Jesteśmy dzisiaj w Łodzi, w stolicy regionu. Wczoraj byliśmy w całym województwie łódzkim. To początek wielkiej akcji, którą będziemy pokazywać nasze propozycje programowe. Będziemy w każdym województwie, będziemy w każdym powiecie, będziemy w każdej miejscowości. Szczególnie chciałbym przywitać gospodarza, gospodynię tego miejsca, Łodzi, wspaniałego samorządowca, panią prezydent Hannę Zdanowską. I na ręce pani prezydent w imieniu klubu chciałbym złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich samorządowców ziemi łódzkiej. Moi drodzy, ta akcja to początek, ta akcja to pokazanie siły Klubu Koalicji Obywatelskiej, ta akcja to pokazanie, że już teraz będziemy w każdym województwie. Przypominam, że wymagamy od siebie najwięcej tej aktywności, otwartości i tego, byśmy pokazali, że jesteśmy przygotowani do najważniejszych wyzwań. Przed nami trudy kampanii wyborczej, ale jestem przekonany, że właśnie dzięki tej akcji, dzięki akcji Tu jest przyszłość, nikt nie będzie miał wątpliwości, że to Koalicja Obywatelska jest w stanie i pokona tą złą władzę. To Koalicja Obywatelska wygra z PiS-em. A dlaczego? Zawsze pokazywaliśmy, że w trudnych chwilach jesteśmy w stanie wznieść się na wyżyny i nie ma chyba lepszej osoby, która już nieraz udowodniła, jak zwyciężać, jak pokonywać zło i jak zmieniać Polskę na lepsze. Zapraszam serdecznie, Donald Tusk. Pani prezydent, panie przewodniczący, pani marszałek, serdecznie witam wszystkich dzisiaj w Łodzi i chcę zacząć od podziękowań za to, co w ostatnich dniach i ostatnich godzinach zrobiliście dla realizacji tego bardzo ambitnego i coraz bardziej realnego projektu, jakim jest odbudowa, odnowa, odrodzenie Polski po odsunięciu PiS-u od władzy. Chcę wam podziękować za wczorajszą nadzwyczajną aktywność i mobilizację tu w województwie łódzkim. Miało miejsce ponad 100 wydarzeń i spotkań w 31 miejscowościach województwa łódzkiego. Tak też od serca chciałem serdecznie przywitać Iwonę Śledzińską-Katarasińską. Tak, Iwonka, pan. Jesteś dla nas wielu symbolem Łodzi i nieprzypadkowo ciebie wybrałem sobie w tym moim wstępie za ilustrację naszych pozytywnych emocji i naszego zaangażowania w sprawę też tego regionu. Zaczynamy ten wielki projekt, którego częścią są wyjazdowe posiedzenia Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej w każdym z województw. Od wizyty w województwie łódzkim i od pierwszej odsłony programowej, która już wzbudziła wielkie zainteresowanie i wielkie emocje i której istotą jest kredyt 0% dla tych wszystkich młodych Polek i Polaków. Młodych i w średnim wieku, bo mówimy tutaj o Polkach, Polakach do 45 roku życia, którzy chcą mieć mieszkanie. Chcą mieć mieszkanie, bo chcą żyć w Polsce. Bo chcą żyć w Łodzi, w Pabianicach, w Tomaszowie. Nie chcą nigdzie wyjeżdżać. Chcą mieć dzieci. Jedno, dwoje, trójkę dzieci. Chcą realizować swoje nadzieje, swoje marzenia tu, w naszej ojczyźnie. Ale po to, żeby móc realizować swoje marzenia, swoje najbardziej elementarne potrzeby,
muszą mieć gdzie mieszkać. My nie mówimy o jakichś nadzwyczajnych roszczeniach. Kiedy słyszę te niektóre reakcje złośliwców, którzy specjalizują się w niszczeniu i rujnowaniu nadziei i marzeń Polek i Polaków, że to jest niemożliwe, albo że to jest za drogie. Przecież my mówimy o podstawowym prawie obywatela do mieszkania. Chcę, żeby Polska była tak jak każdy normalny europejski kraj. Takim miejscem na ziemi, że jeśli jest rodzina, gdzie dwoje ludzi pracuje, to mogą z tego tytułu, że tu żyją i tu pracują, że mogą mieszkać. Mogą mieszkanie kupić na kredyt, mogą zbudować dom, korzystając z kredytu, albo wynająć, korzystając z pomocy państwa. Program Kredyt 0% jest jednym ze sposobów na realizację tego bardzo uzasadnionego stwierdzenia, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem. I my nie mówimy o... Nie mówimy o jakimś rozdawnictwie. My nie chcemy konkurować na jakieś ideologie. Przecież my mówimy o prawie polskiej rodziny do tego, aby kiedy się uczciwie pracuje i nie zarabia się jakichś nadzwyczajnych kokosów, żeby z tego tytułu można było wziąć kredyt, który jest się w stanie spłacić, po to, żeby kupić te swoje mieszkanie 60-65-metrowe. To jest taki ambitny, ale tak naprawdę przecież program minimum, bo przecież to jest minimalne oczekiwanie ludzi, którzy chcą tu, w naszej ojczyźnie, realizować swoje marzenia. Jeśli użyliśmy tego hasła naszych wyjazdów, tu jest przyszłość, no to nie miejmy żadnych wątpliwości. Ludzie będą widzieli swoją przyszłość w Łodzi, Pabianicach, Tomaszowie, Wieroszowie, w Polsce, wtedy, kiedy będą mieli gdzie mieszkać. Mamy dzisiaj tyle danych, które mówią o kryzysie demograficznym. Mamy za sobą setki spotkań z polskimi rodzinami. Co wam mówią ludzie na tych spotkaniach, między innymi? Mówią to właściwie każdego dnia. Panie, zrób pan coś, bo ja się boję, że moje dzieci wyjadą i już nie wrócą do Polski. Więc chcę wam powiedzieć, że nie wyjadą i że ludzie odnajdą swoje szczęście i swoją nadzieję tutaj w Polsce, jeśli damy im szansę na mieszkanie. I my jesteśmy w tym wiarygodni, w przeciwieństwie do tych, którzy rządzą. My realizowaliśmy mniej ambitny, ale też ambitny program wtedy, kiedy miałem zaszczyt być premierem polskiego rządu i to doprowadziło do zbudowania około 250 tysięcy mieszkań. A ja jak dziś pamiętam, 250 tysięcy. A jak dziś pamiętam, zapisałem sobie, żeby cytat był wierny, słowa premiera Morawieckiego i to w 2019 roku, a więc stosunkowo niedawno. To jest moje zobowiązanie, mówił Morawiecki. Ma być w budowie 100 tysięcy mieszkań z tego programu. Rozliczycie mnie z tej obietnicy. Rozliczamy pana, panie Morawiecki, z tej obietnicy. Siedem lat rządzicie. Udało wam się zbudować dla ludzi 20 tysięcy mieszkań, nie 200 tysięcy, 20 tysięcy mieszkań. I co to są za mieszkania? To są mieszkania, w których ludzie zakładają dzisiaj stowarzyszenie poszkodowanych przez ten program. To są mieszkania, które narażają ich na bankructwo życiowe. Wiecie, też byliście w tych miejscach. Ja znam ten... Agnieszka Pomaska była w Gdyni. Ja wybierałem się do Świdnika, choroba mnie zatrzymała. Ale już prawie wszędzie w Polsce spotykamy ludzi, którzy w dodatku zostali wykorzystani. Dali się w jakimś sensie nabrać na pisowskie obietnice, że będzie tanie mieszkanie i dzisiaj nie wiedzą, jak z tego wybrnąć. A raptem udało im się zbudować tych mieszkań 20 tysięcy. Kredyt 0%, pojawiają się oczywiście niepokoje i chcę tutaj bardzo mocno powiedzieć, one nie są uzasadnione. Niepokoje tych, którzy uważają, że to jest zagrożenie na przykład dla systemu bankowego albo że to są kwoty, które są zabójcze dla budżetu.
my wiemy, jak skonstruować ten program, nie narażając oczywiście systemu bankowego, ponieważ to nie ludzie, ale to BGK będzie refinansowało odsetki tak, aby biorca tego kredytu był uwolniony od spłaty tych odsetek. I z punktu widzenia budżetu państwa to jest program wymagający, ale nie jest ryzykowny. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że to wsparcie ze strony BGK, a więc budżetu, ono będzie wynosiło, takie są wstępne prognozy, około 4 miliardów w pierwszym roku. A wiecie, ile wyniósł zysk netto Orlenu za nie rok, tylko za ostatnie 3 miesiące tamtego roku? 16 miliardów. Znaczy, my wydamy dużo pieniędzy na ten program, żeby każda zainteresowana polska rodzina mogła wziąć kredyt 0% na mieszkanie. Ale uwierzcie mi, to nie będzie narażało budżetu państwa na koszty większe niż to, co PiS kradnie w ciągu jednego roku. Łódź też jest dobrym miejscem, tu patrzę na panią prezydent Zdanowską, żeby mówić o rewitalizacji i remontach mieszkań. O dopłatach do najmu w wysokości 600 zł już mówiłem. Chcemy też przeznaczyć naprawdę duże środki i tutaj są możliwe także wykorzystanie środków europejskich, zarówno z KPO, jak i z Funduszy Spójności. I nie muszę nikogo chyba w Polsce przekonywać, że my to potrafimy zrobić. Rewitalizacja i remonty mieszkań. To jest zarówno pomoc dla samorządów, dla gmin, które będą remontowały mieszkania, fundusz w wysokości 10 miliardów złotych, ale przede wszystkim także będziemy budowali ten projekt kredyt 0%, tak aby on objął także w przyszłości remonty mieszkań, które dzięki temu kredytowi będą wreszcie nadawały się do zamieszkania. Każdy, kto zna Łódź, każdy, kto zna Pabianice, ale też wystarczy jedno słowo Śląsk i będziemy wiedzieli, że potrzebna jest kolejna odbudowa. Tak jak po wojnie trzeba było Polskę odbudować, tak i po rządach PiS-u trzeba będzie odbudować, bo oni zapomnieli o tym, że ta materia, polskie domy, polskie osiedla wymagają nieustannej staranności, także remontów, po to, żeby ludzie mieli gdzie mieszkać i nie zawsze trzeba do tego budować nowe osiedla. Będziemy o tym programie, o innych programach rozmawiać, będziemy starali się angażować was wszystkich do tego, aby przygotowywać coraz precyzyjniej wszystkie dane, ale dzisiaj oddam głos za chwilę koleżankom i kolegom, ale chciałem powiedzieć o tym drugim punkcie dzisiejszego spotkania klubu. To jest oczywiście króciuteńkie podsumowanie waszej wczorajszej aktywności. Tak jak powiedziałem, wszystkich spotkań było 104 i odbyły się w 31 miejscowościach. Dzisiaj jesteśmy w Łodzi. Byliśmy w Piotrkowie Trybunalskim. Tu myślę, że między innymi Kuba Rutnicki będzie mógł dużo opowiedzieć, ponieważ specjalizuje się w problemie ciepła systemowego nie tylko w Piotrkowie Trybunalskim. Pamiętacie, to było to miasto, gdzie ludzie jako pierwsi wyszli na ulicę z powodu radykalnej podwyżki cen, która jest nie do zniesienia dla ludzi, jeśli chodzi o ciepło. Wolbusz, to chyba, jeśli dobrze pamiętam, Bartek Sienkiewicz tam był między innymi i w Wolbuszu z kolei widać wyraźnie, że wiatraki mają sens i że polityka PiS-u, jeśli chodzi o wiatraki, odnawialne źródło energii, była kompletnie pozbawiona sensu. W Wolbuszu są wiatraki i ludzie i gmina wszyscy korzystają na tym, że ktoś tam postawił wiatraki, bo udało się mimo fatalnej polityki PiS-u te wiatraki postawić. Wiem, że w Kierniewicach, tu chciałem podziękować wszystkim uczestnikom tego przedsięwzięcia, partiom politycznym i środowiskom, które wchodzą w skład Koalicji Obywatelskiej. W Kierniewicach między innymi był Adam Szłapka. W Bełchatowie i w Rogowcu, niedaleko Bełchatowa. No wiadomo, Bełchatów najlepsze miejsce, żeby rozmawiać o przyszłości polskiej energetyki. Ale to, co zwróciło moją uwagę, to sytuacja w Rogowcu, niedaleko Bełchatowa. Tam jest składowisko niebezpiecznych odpadów.
Nikt tak do końca nie wie, co się dzieje z tymi, którzy to składowisko założyli, ale założyli je dlatego, bo polityka PiSu, jak wiecie, zrobiła z Polski największe śmietnisko najniebezpieczniejszych odpadów. W Brzezinach dyskutowaliście o CPK. No nie tylko w Brzezinach, to w ogóle jest problem województwa łódzkiego, wielu innych miejsc oczywiście w Polsce, tych bardzo niesprawiedliwych wywłaszczeń, tego brutalnego traktowania ludzi. I można dyskutować o tym, gdzie i jak ma powstać szybka kolej. Nas nie trzeba do niczego przekonywać w tej dziedzinie, bo to za naszych czasów Polska zmieniła się diametralnie, jeśli chodzi między innymi o sieć dróg, kolei, dworców i no, akurat województwo łódzkie też jest tego bardzo dobrym przykładem. Patrzę tu na Cezarego Grabarczyka, nie tylko szefa regionu, ale też autora wielu tych przedsięwzięć wtedy, kiedy rządziliśmy. Ale kiedy budowaliśmy, kiedy zrobiliśmy z Polski największy plac budowy w ogóle w historii Europy powojennej, jeśli chodzi o wykorzystywanie środków europejskich, pamiętacie? Tysiące kilometrów autostrad, dróg krajowych, stadionów, szpitali, placówek kultury. To czy wy w ogóle słyszeliście o jakich akcjach protestacyjnych ludzi, którzy byli przecież też ulegali wywłaszczeniom tam, gdzie miała przebiec autostrada? Myśmy bardzo poważnie traktowali każdego człowieka. Myśmy bardzo poważnie traktowali lęki każdej polskiej rodziny wtedy, kiedy było wiadomo, że trzeba jakoś wspólnie uzgodnić na przykład przebieg autostrady. I wszyscy dostali bardzo uczciwe odszkodowania. Nie było tak naprawdę żadnego, nawet pojedynczego protestu, mimo że skala inwestycji była nieporównywalna, w ogóle no w najmniejszym stopniu nieporównywalna z tym, co robi dzisiaj PiS. W Kutnie. Wiem, że Darek Joński, on będzie mówił o innych sprawach jeszcze dzisiaj na klubie, ale w Kutnie byliście w myjni u państwa Zachorskich, jeśli dobrze pamiętam. Dlaczego w tej myjni? No bo poprosili, żeby zobaczyć na ich rachunek za gaz i prąd. I żeby porównać, bo pokazali dwa rachunki. Z lutego 2022 roku 3000 zł. I z tego lutego 16000 zł. Słuchajcie, to znaczy, jeśli nawet już dzisiaj urzędnicy pisowscy piszą do premiera Morawieckiego, że ludzie nie mają w ogóle szansy z czego zapłacić ZUS-u, że szczególnie małe przedsiębiorstwa będą padały, bo kto jest w stanie dźwignąć, no nikt nie znajdzie klienta, jeśli ma zamiast 3 tysięcy zapłacić 16 tysięcy za prąd i gaz. W Komadzynie byliście, tam się ludzie zmagają z wykluczeniem komunikacyjnym. No, sprawa znana nie tylko z województwa łódzkiego, ale tam Komadzyn jest szczególnie tym dotknięty. Łask to też problem między innymi ciepła systemowego. Ta ciekawa sprawa była, bo tam posłowie PiSu zorganizowali bunt taką wobec burmistrza, bo tam ceny bardzo podskoczyły. I zrobili nawet kontrolę i z tej kontroli wyniknęło, że to oni podnieśli te ceny, bo to URE PiSowski urząd podniósł ceny. Byliście w Wiśniowej Górze, w Opocznie, w Działoszynie, w Trębaczewie, w Poddębicach, w gminie Pęczniew, w Radomsku. Ciekawa rzecz, to mi też pani prezydent Zdanowska uświadomiła, jak wygląda kolejna odsłona skoków na kasę, pisowskiego skoku na kasę. Lokalne grupy działania, no mamy wszędzie do czynienia w Polsce z tymi właściwie organizacjami pozarządowymi, spontanicznie grupowali się aktywni obywatele w danej społeczności lokalnej po to, żeby najmądrzej wykorzystać środki europejskie. Nigdy żadna partia na tym ręki nie kładła. No i w Radomsku okazało się, że lokalne grupy działania, które od lat to robią, sam? W całym województwie, tak, ale ja sobie tutaj zanotowałem, że w Radomsku o tym było szczególnie głośno w czasie waszych spotkań, że między innymi decyzjami marszałka pisowskiego, marszałka województwa, teraz powstają ich pisowskie lokalne grupy działania po to, żeby położyć rękę na pieniądzach europejskich. Znaczy, jedyny problem polega na tym, że my tych pieniędzy europejskich tak długo jak PiS rządzi nie zobaczymy. Oni chcą położyć rękę na pieniądzach, które w dodatku zabrali Polsce. Ale to pokazuje bardzo dobrze mentalność pisowską. Znaczy, wszędzie chcą włożyć swoje
lepkie pieniądze. Wszędzie te macki tej pisowskiej ośmiornicy chcą też zabić aktywność tych ludzi, którzy od lat autentycznie chcieli dbać i dbali o swoje lokalne społeczności. Byliście w Rawie Mazowieckiej, w Sieradzu, no Czarek Tomczyk też jako wiceszef naszej partii będzie miał okazję zabrać za chwilę głos. Byłem nie w samym Tomaszowie Mazowieckim, ale pod Tomaszowem w miejscowości Wąwał z kolei u fajnego, kapitalnego przedsiębiorcy, zakład betoniarski pan Mordaka. No, człowiek, który połowę swojego życia oddaje innym ludziom. Czy to były rodziny ukraińskie potrzebujące pomocy, czy dzieci, które chcą jeździć, a nie mają na to środków na koniach. No taka postać rzeczywiście jak z takiej dobrej przypowieści o dobrym człowieku. No i on też mi opowiedział, co to znaczy w jego przypadku prąd i gaz. On mi też opowiedział o tym, że klienci już przestali przychodzić kupować jego kostki brukowe, czy bloczki fundamentowe, czy to wszystko, co jest potrzebne także do budowy domów. Ludzie nie mają pieniędzy, ludzie nie mogą wziąć kredytu. Kredyty hipoteczne spadły o 70% prawie, dzięki promieszkaniowej, wielkim cudzysłowie polityce PiSu. I ten zakład betoniarski, który 30 lat się rozwijał, jest też zagrożony i też powoli ludzie tam tracą pracę. No, byliście też w samym Tomaszowie, bardzo duże spotkanie. Wieluń, Ruda, Wieruszów. W Tomaszowie była pani marszałek Kidawa-Błońska, prawda? I była pełna sala. Co, wiecie, to nie jest tak łatwo, szczególnie kiedy my byliśmy w tylu miejscowościach, żeby w każdej miejscowości zapełnić salę. Ja z wielką dumą zobaczyłem, że te naprawdę no, nieprzebrane tłumy w Pabianicach, to było coś bardzo porywającego. Ale w sumie z jeszcze większą satysfakcją zobaczyłem te zdjęcia, te informacje od was, które potwierdzały, że w każdym miejscu, gdzie byliście, gromadzili się ludzie i no oczywiście pani marszałek zawsze przyciąga ludzi ciekawych tego, co robimy, więc może było łatwiej też w Tomaszowie, ale naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Oczywiście w Zduńskiej Woli byliście, no w Zgierzu. Trudno w Zgierzu nie mówić o tym samym, o czym rozmawialiście w Rogowcu, czyli o odpadach. No, Boruta Zgierz, znana sprawa. Ja rok temu długo też rozmawiałem o tym problemie. No, to jest największe wysypisko śmieci chyba w Europie. Znaczy, to jest tak duże, że stało się w jakimś sensie odrębnym punktem w KPO. Ile to już lat trwa? 10? To jest bomba. Znaczy, wiadomo, każdy, kto mieszka w województwie łódzkim, a szczególnie kto mieszka w Zgierzu, wie, jaka to jest bomba. Cykająca bomba. Naprawdę sprawa, no w jakimś sensie śmiertelnie poważna. Nie będzie KPO, nie będziemy mieli szansy się z tym uporać, bo środki potrzebne, przypomnijcie mi, ile tam będzie pieniędzy. Słucham? Nie no, jakieś obłędne miliardy złotych. Tak? Wiadomo, że bez środków europejskich sobie nie poradzimy. Więc ja wam powiem, to że oni blokują te pieniądze europejskie, to mówimy często z takim oburzeniem, że okradają Polaków, ale oni w konsekwencji mogą nas też okraść ze zdrowia i życia ludzi w takim Zgierzu. To są konsekwencje ich nieudolności, ich wewnętrznych konfliktów, ich antyeuropejskiej postawy. To są konsekwencje, które odbijają się też na zdrowiu mieszkańców, nie tylko Zgierza. W ogóle Zgierz jest niestety, podobnie jak Rogowiec, miejscem najwłaściwszym, żeby dyskutować o tym, co oni zrobili z naszą ojczyzną. Co zrobili z Odrą, co zrobili z naszymi lasami. I na końcu, jeśli gdzieś uzyskali naprawdę taki rekord, którym się być może chwalą w Europie, to zrobili z Polski jednego z największych importerów śmieci na świecie. Za te
wszystkie spotkania, tu jeszcze mam zapisane Głowno, ale chciałem wam wszystkim bardzo podziękować. I, no, i widziałem was wszystkich, czy to jest poseł ze Szczecina Sławek Nitras, czy to jest szefowa Inicjatywy Polskiej Basia Nowacka, czy to, tak jak powiem, Adama Szłapkę, wszystkich was widziałem w niejednym, czasami w kilku miejscach, rekordy mobilności chyba Bartek Sienkiewicz pobił, mimo że nie jest tego województwa, ale wszyscy bez wyjątku włożyliście bardzo dużo energii. Za trochę ponad tydzień będziemy w Wielkopolsce, później w Kujawsko, później na Śląsku i to będzie naprawdę bardzo takie jedno z najważniejszych wyzwań. I później w Kujawsko-Pomorskim. To wszystko do końca marca i na początku kwietnia ten pierwszy etap zamkniemy. Do czerwca będziemy w każdym województwie jako klub Koalicji Obywatelskiej po to, żeby zaprezentować nasz program, żeby przekonać wszystkich do tego, że my chcemy wygrać dla nich, nie dla siebie. Po tych dwóch dniach, po waszej pracy, a będziemy coraz lepsi, to jest pierwsze tego typu przedsięwzięcie, chyba w ogóle w historii partii politycznych, czyli wyjazdowe kluby parlamentarne w każdym województwie. Każde następne będzie lepiej zorganizowane przeze mnie. Jeśli macie poczucie, że można było coś mocniej, jeszcze coś lepiej, to pretensje oczywiście tylko do mnie, ale naprawdę zasłużyliście na najwyższe słowa uznania. Chcę wam powiedzieć, bierzemy na siebie obowiązek wygrania tych wyborów. To i nikt nie zdejmie z Koalicji Obywatelskiej tego patriotycznego obowiązku. Musimy wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za zmianę w Polsce jesienią tego roku. Jesteśmy do tego gotowi. Kiedy patrzę na te badania opinii publicznej, jest bardzo ciekawe badanie, które pokazuje średnią ze wszystkich sondażowni od ostatniego roku. I osiągnęliśmy ten pułap, o którym niedawno marzyliśmy, 30%. Idziemy systematycznie, bez jakichś, wiecie, spektakularnych wzlotów, ale idziemy systematycznie w górę. Te linie poparcia Koalicji Obywatelskiej i PiS-u przetną się dokładnie w tym momencie, na którym nam najbardziej zależy. Jesienią wygramy dla Polski te wybory. Mówię wam to tu dziś z pełną odpowiedzialnością. Dziękuję. Panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy, witam serdecznie w Łodzi. Dla mnie to olbrzymie wyróżnienie móc dzisiaj spotkać się z wami i z kolegami, z koleżankami, których kiedyś zasiadałam w ławach poselskich i teraz, kiedy każdego dnia, o każdej chwili mogę liczyć na waszą pomoc, współpracę, rozmowę i przede wszystkim przekonywanie, jak ważne jest w życiu nas wszystkich samorząd. Samorząd, w którym te wszystkie cudowne rzeczy, które mogą się zadziać i o których mówili nasi mieszkańcy w czasie spotkań, faktycznie będą prowadzone we właściwy sposób. Chcemy zrównoważonych miast, chcemy rozwoju naszych miast, chcemy, żeby te miasta były zielone, uśmiechnięte, żeby oferta edukacyjna, kulturalna, sportowa była praktycznie w zasięgu ręki każdego z potrzebujących, czyli każdego z nas. Miasta to my. Mieszkańcy, którzy żyjemy w naszych małych społecznościach. Dlatego niestety muszę powiedzieć z bólem serca, że ten rozwój dynamiczny, który zapewniła Platforma Obywatelska, bo Łódź zaczęła się rozwijać dzięki Platformie, to z czasów Platformy Obywatelskiej i funduszy, które wówczas były dysponowane, Łódź otrzymała olbrzymią szansę, otrzymała olbrzymi pakiet inwestycyjny na nasz zasób, przede wszystkim zasób zabytkowy i rewitalizację zabytkowego Śródmieścia. Bez podniesienia z ruin Śródmieścia nie byłoby szansy na myśleniu o rozwoju Łodzi, bo przecież przedsiębiorcy, którzy przyjeżdżali do nas i którzy chcieli inwestować, mówili jedno: no dobrze, warunki macie, tanią siłę roboczą macie, co nie jest wcale fajnym wyróżnikiem, tereny macie, no ale jak u was przenieść rodzinę, jak u was się rozwijać, skoro praktycznie poza kawałkiem Piotrkowskiej, która się sypie, nie ma nic.
W związku z czym te fundusze dały nam naprawdę olbrzymi impet rozwojowy i pozwoliły nam mieć marzenia na przyszłość. No ale niestety, co się dzieje w tej chwili? Pozwólcie, że teraz powiem już głosem samorządowców. To, co zadziało się w aspekcie zmian podatkowych i w konsekwencji zmian budżetów samorządów, jest tragedią. Jeżeli ktokolwiek z rządzących mówi, że samorządy nie straciły, że przeżywają teraz cudowną erę, to ja dlatego pozwoliłam sobie wziąć ze sobą ten skrawek papieru, żeby przytoczyć liczby, bo myślę, że liczby nie kłamią i one mówią jednoznacznie. Łącznie na zmianach legislacyjnych związanych z udziałem w PIT w samorządach w latach 19-22 wszystkie samorządy straciły łącznie 64 miliardy 412 milionów złotych. To jest ta skala. Zostało nam zrekompensowane, to fakt. Raz 8 miliardów i raz 13,7 miliarda. Czyli łącznie nasze wspólnoty straciły przeszło 42 miliardy, dokładnie 42 miliardy 739 milionów. To są pieniądze, które już nigdy do nas nie wrócą, bo my je straciliśmy już w kolejnych budżetach, które kształtowaliśmy w wieloletnich prognozach finansowych. Same miasta na prawach powiatu, tak jak nasze miasto Łódź, straciły najwięcej, bo łącznie miasta na prawach powiatu straciły prawie 15 miliardów złotych. To są niezrealizowane kolejne inwestycje, to są niezrealizowane kolejne, bardzo istotne z punktu widzenia każdego z nas, miejsca pracy, lepiej funkcjonujące szkoły, czy przede wszystkim troska o jakość środowiska, likwidacja kopciuchów, mała retencja, czy wszystkie kwestie związane z zazielenieniem i zachowaniem bioróżnorodności w naszych miastach. Dlatego bez zmiany, koniecznej zmiany i tutaj na koniec, panie premierze, faktycznie Łódź jest symboliczna. Łódź pokazała, że ta zmiana jest możliwa. Wszyscy pamiętają, kto rządził przede mną i czym to się skończyło. I wszyscy widzimy, że jeżeli potrafimy zmienić władzę, to potrafimy też zmienić naszą teraźniejszość i przyszłość. I tego wam wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Kochani, dziękuję bardzo, że przyjechaliście tu do nas, do regionu łódzkiego, że wykonaliście ciężką pracę, ale myślę, że dającą wam wszystkim wielką satysfakcję, bo rozmawialiśmy z ludźmi bardzo blisko ich problemów. Wiemy, jak im pomóc i dziś będziemy o tym mówić. Dzięki waszej pracy dziś wszyscy w Polsce wiedzą, że tu jest przyszłość. Tu w Polsce, bo my przenieśliśmy projekty, które zostały zamrożone w szufladzie pani marszałek Witek. Mówiliśmy o tych propozycjach i Polacy nam uwierzyli. Ale to nie koniec pracy. Zaraz po posiedzeniu klubu spotkamy się w 5 stołach programowych. Będziemy rozmawiać o problemach samorządów. Będziemy mówić o tym, jak zlikwidować tę wielką grabież samorządowych pieniędzy, która przyszła wraz z Polskim Ładem. Będziemy mówić, jak odbudować finanse gmin i powiatów. Będziemy mówić przy stoliku klimat i środowisko o tym, jak zbudować wielką młodzieżową koalicję na rzecz obrony klimatu. Wczoraj o tym mówiła Małgosia Tracz podczas spotkania z mieszkańcami Rogowca, a także w Bełchatowie. Ona potrafi zapalić wszystkich. To, że Zieloni są w ramach Koalicji Obywatelskiej, jest naszą wielką siłą, przewagą nad innymi środowiskami. Bo oni nie mają tych gotowych pomysłów. Będziemy mówić o tym, jak produkować tanią energię, bo rozmawialiśmy o tym w wielu miejscach, między innymi w Wolborzu, a PiS zablokował te możliwości. Będziemy mówić przy stoliku energetycznym o tym, jak zapewnić dalszą produkcję energii w Bełchatowie.
bo złoża węgla brunatnego są tam już przecież na wyczerpaniu i niedługo nie będzie dalszej możliwości eksploatowania tych złóż. A PiS nie ma oferty dla Bełchatowa. Program Sprawiedliwej Transformacji dla Bełchatowa powstał dopiero pod presją opozycji. I to my tę presję wywieraliśmy. Przy stoliku Kultura będziemy mówić o tym, że Koalicja Obywatelska nie pozwoli na tworzenie jakiejkolwiek formy cenzury. Zagwarantujemy wolność wszystkim twórcom do kreowania siebie i swoich artystycznych projektów i stworzymy finansowe podstawy do tego, aby ta twórczość mogła w Polsce kwitnąć. I w końcu stolik mieszkaniowy. Nie będę powtarzał propozycji przewodniczącego Donalda Tuska, a od wczoraj przez całą noc dyskutują o tym wszyscy w mediach, ale także w domach, bo to jest szansa dla młodych. Ale my mamy też propozycje dla samorządów. Będziemy mówić o tym, jak rozwijać budownictwo społeczne. Będziemy mówić o tym, co zrobić, żeby TBS-y, które PiS chciał przekształcić w inicjatywy mieszkaniowe, miały dalej szansę rozwijać się. I te propozycje omówimy przy stolikach. Zapraszam was, żebyście wykrzesali jeszcze wiele energii. No i symbolicznie przekazuję sztafetę przewodniczącemu Rafałowi Grupińskiemu. Rafał, bo następne wielkie spotkanie będzie w Wielkopolsce. I jeszcze, kochani, niedawno minął rok od napaści Rosji na Ukrainę. Pamiętajmy, że Ukraina krwawi, że tam walczą. Poproszę was o powstanie, uczczenie minutą ciszy tych, którzy zostali zamordowani, tych, którzy zginęli. Wielu z was uczestniczyło w akcji wspierania tych, którzy przybyli do nas z Ukrainy. Za to wam dziękuję, ale proszę, żebyście teraz wielkimi brawami podziękowali Polakom, bo to oni byli gospodarzami dla Ukraińców. Panie Przewodniczący, Szanowni Koledzy, Szanowne Koleżanki. Przewodniczący Tusk mówił o tym, co dzieje się w województwie łódzkim w kontekście CPK i wywłaszczeń, które tutaj na naszej ziemi chce zaprezentować ludziom pan minister Horała. I za każdym razem, kiedy PiS zaczyna jakąś inwestycję, to dziwnym trafem zawsze trzeba stanąć w pierwszej kolejności w obronie ludzi. I dzisiaj chciałbym powiedzieć bardzo mocno, że stajemy w obronie mieszkańców powiatu sieradzkiego, powiatu łódzkiego wschodniego, w obronie mieszkańców Błaszek, Wróblewa czy Brzezin, bo to właśnie przez ich domy mają przejść tory, które prowadzą do CPK. Ale wydawać by się mogło, że inwestycja ma sens, że inwestycja może być przeprowadzona w sposób profesjonalny. No nic bardziej mylnego i chciałbym państwu opowiedzieć historię, którą usłyszeliśmy właśnie w Błaszkach. Do Błaszek w powiecie sieradzkim przyjechali ludzie od pana Horały na konsultacje. Wiecie państwo, jak wyglądały te konsultacje? Droga pójdzie tędy, tory pójdą tędy. Więc ludzie dowiedzieli się, że to nie są żadne konsultacje, tylko od początku do końca to jest fikcja. I że ich domy mają zostać zburzone, że ich domy mają zostać zlikwidowane. Jedna kobieta pod CPK, pewna pani, jej dom wycenili, uwaga, na 156 tysięcy złotych. Przecież oni willę sobie rozdali po 5 milionów złotych jeszcze chwilę temu. 150 tysięcy złotych za dom? W jaki sposób ktoś ma odtworzyć tego typu inwestycje? To jest po prostu niemożliwe. Inni ludzie, którzy chcieli
uczestniczyć w tym projekcie, dowiedzieli się, że z kolei ich domy nie zostaną wykupione, ale w ramach pewnej promocji od ministra Horały będą mogli zamieszkać między obwodnicą a torami. To może niech pan minister Horała sam zamieszka między obwodnicą a torami, jeżeli taką ofertę ma dzisiaj dla ludzi w Polsce. To jest pisowska konsultacja, to jest pisowski sposób na to, żeby w Polsce realizować inwestycje. I ja chciałbym w imieniu też nas wszystkich powiedzieć, że my jesteśmy głęboko za inwestycjami, ale inwestycje nie mogą być robione na krzywdzie ludzkiej. I to jest zobowiązanie nas wszystkich. I jeszcze raz wrócę do tego przykładu. 156 tysięcy złotych za dom, który ma zostać zburzony. W tym samym czasie prezes tego fikcyjnego lotniska, które przecież nie powstało, bierze 45 tysięcy złotych miesięcznie pensji. Już 250 milionów złotych zostało wydanych na CPK, mimo że nawet nie wbito tam łopaty. Niech ktoś, kto nas dzisiaj ogląda, powie, że tego typu inwestycja jest inwestycją normalną. My jesteśmy głęboko za inwestycjami, ale chcemy to bardzo wyraźnie powiedzieć, że dokonamy głębokiej rewizji tej inwestycji. Po to, że jeżeli ona ma powstać, to na pewno nie na krzywdzie ludzkiej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Mieszkanie Plus okazało się wielką klęską. Powiedzmy szczerze, nie wiadomo, kto jest bardziej urządzony, czy ci, którzy czekali, się nie doczekali, czy ci, którzy się doczekali i teraz się męczą z tym mieszkaniem. Ale program Villa Plus wyszedł im znakomicie. Jak chodziło o nieruchomości dla swoich, okazało się, że to potrafią zorganizować. Od manipulacji, zmiany prawa wiosną 2022 roku, kiedy przy dobrej ustawie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej nagle jest wrzutka o inwestycjach ministra Czarnka, o folwarku ministra Czarnka. Już wtedy z Krystyną Szumilas protestowałyśmy, że to jest po pierwsze niesłuszne, obrzydliwe, a po drugie jeszcze przy takiej okazji. Ale okazało się, że cel był jasny, żeby swoi dostali willę. 5 milionów dla Polska Wielki Projekt. Fundacja, która fundatorem jest europoseł PiS Krasnodębski. Fundatorem, który potem, jeżeli fundacja byłaby likwidowana, zmieniana, może z tą nieruchomością zrobić wszystko. Gdyby nie nasza interwencja, mógłby to zrobić już po kilku latach, po 7. W tej chwili ministerstwo mówi, wydłużymy to do 15 lat. Czyli po 15 lat już będzie można ukraść. Kolejna kwestia. Projekt Megafon. Fundacja, która powstała kilka miesięcy wcześniej, nie ma żadnych związków z edukacją. 4,5 miliona złotych. Kolejny przykład wydania dla swoich. Tam znowu fundatorem jest człowiek od prezydenta. Nie ma przypadkowych willi. Na te 12 nieruchomości każdy ma powiązania z Prawem i Sprawiedliwością. Krewni i znajomi PiS-u. Jeżeli spojrzymy na to, że to nie jest jeden projekt, który proponuje folwark Czarnka, że mamy też na przykład badania, 198 milionów wydane na badania. Między innymi, nie wiem, czy słyszeliście o takim nazwisku Kurzępa, poseł PiS-u. Okazuje się, że 7,5 miliona z tego poszły na dwa badania. Jedno 3 miliony, jedno 4,5 miliona. Dwie różne uczelnie, łączy jedno. Kierownikiem zespołu i w jednym i w drugim przypadku jest poseł PiS-u, Kurzępa. Człowiek, który w mailach Dworczyka skarżył się, że nie ma za co żyć, w roku 21 w zeznaniu majątkowym pokazuje 526 tysięcy dochodu. 526 tysięcy. Pół miliona w jednym roku. Proszę Państwa, mamy do czynienia z sytuacją, w której pieniądze dostawały fundacje założone na 3 dni przed złożeniem dokumentów. 500 000 złotych. Solidarni z Rzeszowa, fundacja, która tak naprawdę wzięła pieniądze na ocieplenie kościoła. Nic wspólnego z edukacją. My wiemy, jaki jest dramat w polskich szkołach. Wiemy, jak często proszeni są rodzice, żeby przynieść papier do szkoły. A zamiast tego mamy Wille Plus. 12 nieruchomości. I co mówi minister Czarnek? Przecież ja dałem fortepian. Przecież ja dałem autobus. Jeden fortepian, jeden autobus nie przykryje 12 nieruchomości. I powiem szczerze. Gdyby nie nasze kontrole z Krystyną Szumilas, prawdopodobnie nikt by się o tych willach nie dowiedział. Nikt by nie wiedział. Gdyby nie kontrole posłów Koalicji Obywatelskiej, o bardzo wielu aferach byśmy nie wiedzieli. To jest praca w opozycji. Pokazywanie afer i kradzieży.
Oni, proszę państwa, kradną, jakby jutra nie było. I powiem jasno, zrobimy wszystko, żeby dla nich tego jutra nie było, żeby była Cela Plus. Wszyscy wiemy, jak PiS od kilkunastu miesięcy blokuje pieniądze z KPO, ale ja chcę powiedzieć, jak PiS i działacze PiSu i sympatycy PiSu potrafią bardzo szybko otwierać fundacje, spółki, firmy i robić skok na pieniądze unijne. Otóż potrafią wysysać każdą złotówkę i każde euro, oczywiście z publicznej kasy. Będę mówił o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Słuchajcie, jesteśmy w Łodzi. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mniej więcej rocznie wydaje tyle, ile miasto Łódź. 5 miliardów złotych. 5 miliardów. Byłem wiceprezydentem, zresztą jest pani prezydent, doskonale wiemy, jak się wydaje publiczne pieniądze. Każdą złotówkę trzeba dwukrotnie sprawdzać i doskonale wiemy, że kontrolują nas radni, wszystkie instytucje i tak dalej, i tak dalej. Otóż w PiSie jest inaczej. W PiSie jest tak, że najpierw był podział łupów. Bielaniści, czyli ci, którzy zostali po Gowinie, dostali NCBR. Bielan powołał swojego dyrektora. Ten dyrektor na doradcę wziął swojego brata. Żalek powołał swoją wicedyrektor. W międzyczasie pan Żalek przejął cały NCBR pod swoje skrzydła jako wiceminister, a później już poszło dość prosto. Ogłosili taki konkurs Szybka Ścieżka. Symbolicznie, bo chodziło o szybką ścieżkę przekazania pieniędzy tym, którzy mieli je dostać. Otóż w momencie ogłoszenia tej szybkiej ścieżki, tego konkursu, budżet 600 milionów, ogromne pieniądze. Firma tego 26-latka, który składał wniosek, nawet nie była zarejestrowana. Rejestrował się w trakcie. Traf chciał, że zarejestrował się pod tym samym adresem, gdzie wcześniej była partia. Była partia pana Bielana. Przypadek kolejny. Jeśli chodzi o drugą firmę, 123 miliony, no to Traf chciał, że akurat szwagier Żalka jest w jednym stowarzyszeniu z tym przedsiębiorcą, który, przedsiębiorcą może za daleko powiedziane, z tym, który złożył wniosek na 123 miliony złotych. Żeby tego było mało, to ten przedsiębiorca jest w kolejnym stowarzyszeniu z człowiekiem, który ma trzy funkcje w NCBR-ze. Jest członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jest w komisji odwoławczej, szefem tej komisji, notabene po ojcu pana Dudy, bo wcześniej był pan Duda szefem komisji odwoławczej i dodatkowo jeszcze odpowiada za wybór dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Taki zrobili skok na kasę. Taki zrobili skok na kasę, ale to nie koniec. Jutro ogłosimy kolejne informacje i kolejne projekty i tych, którzy chcieli wyłudzić kolejne miliony złotych. Dzięki naszej robocie, o której mówiła tutaj przed momentem Katarzyna i dziennikarzy, i tutaj bardzo chcę podziękować, bo bez nich ludzie by o tym też nie słyszeli. Udało się zablokować wypłatę 177 milionów do firm, które chciały te pieniądze po prostu sprzeniewierzyć. Chcieli nas okraść. To są elementarni złodzieje, którzy po prostu złożyli wnioski po to, żeby nas okraść. Wydłużali nawet godzinę zamknięcia konkursu o kilka godzin. Bo jak się okazuje, firma, która pisała te projekty, była ta sama i nie zdążyła złożyć dwóch o tej samej godzinie, do godziny 16. Więc wydłużano do godziny 24, tak żeby ten 26-latek mógł o 23.22 składać wniosek. To jest elementarne złodziejstwo. Ja uważam, że ludzie oczekują państwa, które będzie równe dla wszystkich, prawo, które będzie równe dla wszystkich. Takiego elementarnego, uczciwego państwa. I to uczciwe państwo jestem przekonany, że wszyscy zbudujemy. I z tego miejsca chcę jeszcze jedno zobowiązanie złożyć. Zero tolerancji dla złodziei i aferzystów, którzy okradają ten kraj od 8 lat. Zero tolerancji. To jest nasz program. Chcę złożyć również deklarację, bo wszyscy o to pytają na każdym spotkaniu. Tak, rozliczymy to towarzystwo. Tak, rozliczymy każdą złotówkę i tak rozliczymy każde euro, które ukradli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, ta nasza aktywność, to wszystko, co robiliśmy tutaj w województwie łódzkim, to dopiero początek.
Na tę chwilę bardzo dziękuję mediom za obecność. Kończymy tę część oficjalną, otwartą posiedzenia klubu. Teraz odbędzie się jak zawsze dyskusja, możliwość podzielenia się tym, o czym mówił przewodniczący Tusk, czyli szczegółami waszych spotkań. Dziękując za tą realizację, za to, że media były z nami, prosiłbym teraz o szybkie przeorganizowanie.